tym, że był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Ma także na koncie ten zawodnik ćwierćfinał Mistrzostw Świata w 2011 roku. No i jego jak do tej pory największy sukces w karierze, wicemistrzostwo Europy z 2010 roku. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację World Series of Boxing, w tym roku wystąpił raz, no i przegrał z Wiaczesławem Taszkarowem. Zatem tutaj z pewnością będzie chciał pokazać, że to była porażka przypadkowa. A teraz, proszę Państwa, Sylwester Kozłowski, który tutaj z pewnością będzie chciał udowodnić, że te dwie porażki w World Series of Boxing w tym roku to jest tylko taki skalp, który musi każdy debiutant gdzieś tam złożyć na poczet swojej kariery, a teraz zacznie się droga w górę. Oby to było dzisiaj. No, tutaj Sylwek naprawdę ma duże szanse pokazać się z dobrej strony, a bliskość Warszawy, bliskość powiedzmy przyjazdu kibiców na pewno mu doda odwagi. Ambicji mu nigdy nie brakowało. Jest to zawodnik młodego pokolenia, doskonale przygotowany pod względem technicznym. Kwestia psychiczna, zobaczymy, żeby po prostu się nie wypalił przed walką za bardzo. I tu ma okazję u siebie po raz, prawda, w kolejnym występie dać dowód na to, że trener Migaczew postawił na właściwego konia. Zobaczymy, czy tak będzie. Tutaj przez moment Państwo widzą na ekranach ranking indywidualny w kategorii, którą będziemy obserwować, czyli 54 kg. Tutaj jeśli idzie o rywalizację w tej wadze, najlepiej jak na razie z biało-czerwonych prezentuje się Mateusz Mazik, który bardzo wysoko jest w tej kwalifikacji. Wygrał, o ile dobrze pamiętam, 3 walki. Tak. Zatem no, jest zawodnikiem z pewnością tego topowego składu. Sylwester Kozłowski ma na swoim koncie, wspominałem o tym, w World Series of Boxing w tym roku 2 porażki z Fernando Martinezem i z Eliasem Mgidio. A tutaj sędziowie tego spotkania: Robert Lane z Francji, Hassan Zuib z Maroka i Mick Bassi z Anglii. Oni będą punktowali. Przypomnę, że rywalizacja World Series of Boxing odbywa się na zasadach profesjonalnych, czyli tutaj zawodnicy są bez kasków, bez koszulek. Każda runda trwa 3 minuty efektywnego czasu walki. Mamy 5 rund i za moment pierwsze starcie. Oto Sylwek Kozłowski na naszych ekranach. Ostatnio tutaj jeszcze kontrole regulaminowe sędziego ringowego, którym jest Irlandczyk Gallagher Michael. No, wszystko w rękach Sylwestra Kozłowskiego. Jego kariera na pewno, chociażby nawet przegrał, nie załamie się, jest to ambitny człowiek. Ja z mojej strony życzę mu naprawdę wszystkiego najlepszego. Trudny egzamin. Boks jest sportem, prawda, pełen niespodzianek i tutaj każdy cios może dać zwycięstwo Kozłowskiemu Sylwestrowi. Chociaż pamiętajmy o tym, że to jest kategoria 54 kg. Oni są oczywiście mocno wytrenowani, znakomicie przygotowani, także technicznie i kondycyjnie, ale to nie są ciosy, które ważą do tego stopnia, żeby tutaj dość często zdarzały się nokauty w tej kategorii wagowej. Oczywiście, no dlatego tutaj patrząc już na pierwsze takie skrzyżowanie rękawic, widać u Sylwestra Kozłowskiego naprawdę pełne skupienie. Jeżeli chodzi o Azera, typowy luz, taki naprawdę no już zawodnik, można powiedzieć, oboksowany. Teraz bardzo ładnie trafił prawy prosty właśnie. Tutaj ta prawa ręka musi chodzić jak igiełka taka i szybka i bardzo często. No jest to podstawowa zasada w walce na zawodnika z odwrotnej pozycji, popularnego mańkuta, gdzie właśnie ta prawa ręka musi być zatrudniana no, 2 razy więcej niż ta lewa ręka, czyli przednia ręka Sylwka Kozłowskiego. Jak na razie bardzo dobrze boksuje Kozłowski. Tymi takimi prawymi próbuje studzić swojego przeciwnika, ale musi pamiętać o tym, że istotnym elementem poza atakiem jest także obrona, aby nie nadziać się na jakąś kontrę. Wszak jego rywal potrafi także bardzo wiele. I teraz bardzo ładnie trafił. Kolejny prawy prosty. Dobre, Sylwek, dobre. Zostawiasz nogi, ale blisko masz pracować. Zostawiasz na tle. Tak jest, nogi widzę. Rozmawiałem z Sylwestrem Kozłowskim przed walką. On oczywiście był bardzo mocno skoncentrowany.
Zapytałem go, jak będzie, powiedział spokojnie, będzie dobrze. To zatem chyba to dobra prognoza. No każdy wychodzi po to, żeby wygrać. Tutaj innej odpowiedzi by nie mogło po prostu. Ale postawa w pierwszej rundzie bardzo mi się podoba. Kozłowskiego, nie przestraszony, skupiony, a to jest bardzo ważne. I wszystko przed nim. 5 rund, przygotowanie kondycyjne. Z tego, co mówiłeś tutaj, Azerowie postawili również na przygotowanie, klimatyzację w Polsce. Te 2 tygodnie w Zakopanem na pewno bardzo poważnie nas potraktowali. I tutaj nauczeni doświadczeniem, że na polskim ringu nie tak łatwo zdobywa się punkty, przegrali Rosjanie. No w zasadzie wszystkie przyjezdne ekipy tutaj poniosły porażki. I Azerbejdżan no, nie zasypiał gruszek w popiele, popularnie mówiąc. Pamiętajmy jednak o tym także, że biało-czerwoni są niepokonani na własnym terenie. Wszystkie spotkania, które rozgrywane były w Polsce, jak na razie wygrali. Teraz próbował Kozłowski atakować, nadział się tam na kontrę, ale i jeden, i drugi cios dotarł celu. Sylwester Kozłowski musi bardzo uważać na te szerokie ciosy Azera. Są to bardzo silne ciosy i tutaj te ręce muszą wracać po każdej jednej akcji do brody i bardzo szczelnie chronić. Oj, teraz bardzo niebezpieczny atak głową. No ale to była dobra runda. Bardzo dobra ze strony Sylwka Kozłowskiego. Bardzo dobra runda, bardzo jestem ciekawy. Runda bliska remisu, a tutaj w każdym wypadku sędziowie aktywność, powiedzmy, postawę techniczną mogą zdecydować, że zapiszą rundę na korzyść jednego z zawodników. Te punktacje sędziów zobaczymy za moment. Teraz jeszcze moment na ostatnie uwagi. Tutaj widzimy Talibow, główny trener reprezentacji Azerbejdżan Baku Fires, który daje swojemu zawodnikowi Mamizadzie rady, a my tutaj jeszcze możemy obserwować, o właśnie, ten prosty, który dotarł celu, prawy prosty. Zresztą to była broń, która świetnie funkcjonowała w tej rundzie w wykonaniu Kozłowskiego. No nie mamy, jest runda. Jest runda, zatem tak. Czyli 2-1 dla reprezentanta Azerbejdżanu. Jak mówiłem, no bardzo ciasna runda i tutaj minimalne tam jakieś drobiazgi, które decydowały o wskazaniu zawodnika, który zwyciężył w tej chwili. Ranking oczywiście po stronie naszego rywala, Elvina Mamizady. On w rankingu indywidualnym w World Series of Boxing jest na miejscu 16 w tym momencie. Natomiast Sylwester Kozłowski na miejscu 39, ale to za sprawą tych 2 porażek, o których wspominałem. Bardzo podobne warunki fizyczne, zresztą trudno byłoby, żeby było inaczej, bowiem to jest kategoria 54 kg, ale nieco wyższy jest Kozłowski, 163 cm, jego rywal 157, zatem ten zasięg ramion także jest minimalnie na korzyść Polaków. Tutaj bardzo sprytnie jest Azer, przepuszcza te ataki Kozłowskiego i gdy tylko nadarzy się okazja, strzela tymi szerokimi ciosami, bardzo szybkimi. Teraz obustronna rotacja i bez ciosów. To jest bardzo częsta taktyka, którą stosują zawodnicy. Taki atak z kontrataku, czyli chowanie się za podwójną gardą, czekanie na wyprowadzenie jakiegoś szaleńczego ataku i zapominają często zawodnicy przy tej okazji o obronie i wtedy wyprowadzają kontrę. I choć optycznie często walka wygląda, że zawodnik napierający, atakujący, tak jak w przypadku Kozłowskiego, ma przewagę, to sędziowie punktują tego, który trafia po prostu celnie. Dokładnie. Tutaj no, ta druga runda obnaża, powiedzmy, braki Kozłowskiego, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o pracę nóg. Po prostu nóżki zostają troszeczkę z tyłu, tu widzę do przodu i jest moment, gdzie Azer odejdzie i wtedy Kozłowski traci, można powiedzieć, troszkę równowagę. Wpada, ale teraz bardzo ładna akcja. Pięknie trafił teraz prawym sierpowym Kozłowski i oby więcej takich uderzeń, które będą wyprowadzały z równowagi tego niezwykle doświadczonego Elvina Mamizadę. Ale wciąż jest to taka taktyka
powiedziałbym, nieco bez głowy, czyli właśnie te nogi zostają z tyłu, jest atak... Myślisz tutaj o Sylwestrze. O Sylwestrze, tak, tak. Dlatego mówię, te nogi wszystko robią źle, w sensie, powiedzmy, pracami. Bo tutaj mamy doskonały przykład. On pójdzie do przodu i Azer troszeczkę do tyłu i wtedy może go bardzo łatwo skontrować. W momencie, kiedy on po prostu traci orientację i traci równowagę. To doprawda nie do końca, ale są takie momenty, no to oczko u zawodnika, które pozwala naprawdę na skontrowanie, na wyprowadzenie ciosu, który daje punkt na pewno. I ta runda tutaj no niestety, zdecydowanie na korzyść naszego przeciwnika. Azera jak najbardziej. Mamishzada zatem będzie prowadził po tych dwóch rundach. No i teraz zastanawiam się, co musi zrobić Kozłowski, jak musi zacząć boksować, aby w końcu zacząć znajdować uznanie w oczach sędziów, no bo ta taktyka z pierwszej rundy wydawała się dobra, ale nie na tyle dobra, żeby sędziowie zapunktowali wszyscy na korzyść naszego zawodnika. Chyba jednak próbować właśnie na dystans i prostymi. Na dystans prostymi, ale przede wszystkim te dojścia muszą być takie pewniejsze i to wyczucie tego dystansu. Nie uderzać wtedy, kiedy po prostu się jest na wykroku i samo to podejście do zawodnika. No tutaj 19-19 u dwóch sędziów. Ale jeden rundach. Sędzia na korzyść Kozłowskiego tutaj sędziował. No tak wyszło, można by tak wyszło. Tak czasami wychodzi. Pamiętajmy, że jesteśmy w Wyszkowie. Tutaj magia, czar gospodarzy został roztoczony. No ale to i tak jest zła informacja, bo Kozłowski przegrywa. Przed nami kolejne starcie. W tej chwili mamy to jest trzecie starcie. U dwóch sędziów dwa remisy, także jest walka remisowa. To tak, zwycięstwo dla Azera u jednego sędziów dwoma punktami, który obydwie rundy punktował dla Azera, no nie przesądza, powiedzmy, przegranej walki. Z racji, że dwaj sędziowie punktują remis. I tu... Zatem sytuacja wciąż gdyby otwarta. Teraz się walka kończyła na punkty, jest walka remisowa. 2 minuty 30 do zakończenia tego trzeciego starcia. Przypomnę, jest to pojedynek Hussars Poland, Azerbejdżan, Baku Fires. Zatem debiutant World Series of Boxing kontra ekipa, która jest wymieniana w gronie największych faworytów do zwycięstwa w całej lidze. No i te wyniki, które osiągnęli podczas tych wszystkich spotkań, na to wskazują, bowiem 24 punkty Azerowie zdobyli w 9 pojedynkach. No to jest wynik naprawdę imponujący. 8 zwycięstw, jedna tylko porażka. Natomiast Polacy mają 13 punktów, 8 pojedynków, 4 wygrane i 4 porażki. Wszystkie zwycięstwa na naszych ringach tutaj w Polsce bardzo byśmy chcieli. Marzymy o tym, aby dzisiaj stało się podobnie, ale będzie niezwykle trudno. No tutaj muszę przyznać, że Sylwek troszeczkę wyciągnął chyba wnioski z błędów, które popełnił w drugiej rundzie. Stara się bardziej skoncentrowany i no, więcej trafia w tej rundzie. Niemniej jednak tutaj wracając do twojej myśli, jest sporty walki są sportami narodowymi w Azerbejdżanie. Szczególnie boks bardzo popularny. I tu naprawdę w stosunku do, powiedzmy, naszej młodzieży, która przychodzi na sale treningowe, to jest przepaść. To jest przepaść i no, jest materiał ludzki, są zawodnicy i oczywiście wykładane pieniążki się na pewno zwracają w sensie promocji, w sensie zwycięstw. No i tej chluby dla ludności Azerbejdżanu, że po prostu ich zawodnicy właśnie w tych sportach takich kontaktowych są naprawdę na topie. To jest jedna strona medalu, ale pamiętajmy także o tym elemencie, o którym dość rzadko się wspomina, bo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Po prostu boks w Azerbejdżanie jest bardzo mocno dotowany i w efekcie widzimy, że ci zawodnicy świetnie, harmonijnie się rozwijają. 30 sekund do zakończenia tej trzeciej rundy. To jest taka runda bliźniaczo podobna, jeśli chodzi o zachowanie Kozłowskiego co do tej pierwszej, ale tutaj jest skuteczniejszy nieco. No ta trzecia runda jest naprawdę niezła. Naprawdę niezła, ale brak Kozłowskiemu tego obycia międzynarodowego. Tu doświadczenie Azera w niektórych momentach, gdzie jest zagrożenie. On przytrzyma, on ściągnie, on przyklinczuje i to, ale teraz widzieliśmy kolejny bardzo ładny prawy Sylwka.
I naprawdę ta runda, nie wiem, czy nie była najlepszą rundą w wykonaniu Sylwestra Kozłowskiego. Zdecydowanie tak, bardzo dobrze rozpędza nam się nasz wojownik. I to nas bardzo cieszy, bo tak naprawdę, gdy przed tym pojedynkiem dyskutowaliśmy sobie na temat ewentualnych typów, które mogłyby stać się rzeczywistością, jeżeli idzie o tę rywalizację, no to Kozłowski, powiedzmy sobie szczerze, nie był wymieniany w gronie tych zawodników, którzy mogą tutaj punktować, a na razie nie wygląda to źle. No tutaj, gdyby w totalizatorze, to myślę, że notowania na Sylwestra Kozłowskiego zwycięstwo by były bardzo mizerne. Ale dlatego mówię, bardzo dobra postawa. Znam tego chłopaka nie od dziś, obserwuję go od juniora. Znowu tutaj mamy taki rozgardiasz punktacji. 10-9, tylko jeden sędzia dla Sylwka. I tutaj się sytuacja troszeczkę zmieniła. Marzeniem jeden punkt z tej walki, gdyby wyciągnąć, jest byłoby naprawdę świetnie. Myślę, że Kozłowski powinien po prostu kontynuować to, co rozpoczął w tej rundzie trzeciej i będzie nie najgorzej. Oczywiście, że tak. I tutaj każdy punkcik, który Sylwek by dorzucił do ogólnego bilansu naszej drużyny, to jest super niespodzianka. Super niespodzianka. No byłoby naprawdę idealnie, wszak wspominaliśmy o tym Państwu na początku naszej relacji, że tak naprawdę w tych dwóch spotkaniach, które zostały do rozegrania, czyli tym obserwowanym z Azerbaijan Baku Fires oraz tym ostatnim w fazie grupowej z ekipą z Rosji, wystarczy nam jeden drobny punkcik, czyli dwa wygrane pojedynki. Tak, i tutaj jest ta okazja, żeby jak to się mówi, ze spokojnym sumieniem jechać na pojedynek do Rosji i tam już po prostu no, myśleć o eliminacjach w ćwierćfinale. Ale bardzo ładnie rozpoczął tę rundę, tak aktywnie niezwykle Sylwester Kozłowski. To jest, przypomnę, starcie numer 4, zatem jeszcze poza tą jedna runda tego pojedynku. Teraz blisko trafienia tym lewym sierpowym był Kozłowski, ale tam uchylił się jego przeciwnik. No ale wciąż napiera na swojego przeciwnika Kozłowski. Strategia przyjemna dla oka, trzeba przyznać. Oczywiście ja tutaj no, byłem święcie przekonany, że tę trzecią rundę sędziowie jednak wypunktują dla Kozłowskiego. Tak. Jest to jakaś, myślę, ze strony sędziowskiej tutaj zachowawczość. No boją się ryzykować, że powiedzmy w zasadzie zawodnik, który jest na pozycji dużo, dużo niższej, swoją postawą zasługuje na zwrócenie baczniejszej uwagi i wyprowadzane ciosy przez niego. Bo tak jak mówię, ta trzecia runda była naprawdę w wykonaniu Kozłowskiego świetna. I tutaj również czwarta runda nie jest najgorsza, chociaż tutaj akurat nie ten moment był taki troszeczkę niezbyt dobry dla Kozłowskiego, bo tam dwa ciosy dotarły. Ale ten pressing, który wywiera Kozłowski na swoim rywalu, naprawdę mi się bardzo podoba i myślę, że do końca tutaj będzie miał szansę na dobry wynik. Celna uwaga Huberta Migaczewa, który przygląda się staraniom swojego podopiecznego. Lewa ręka chodzi, bo to jest dobra koncepcja na zawodnika Azerbejdżanu. Mamizada dość często przepuszczał tę lewą rękę. Zarówno jeśli idzie o proste, jak i zamachowe, sierpowe. Parę razy trafił bardzo mocno Kozłowski. 23 sekundy do zakończenia tej czwartej rundy. No i ciekaw jestem, czy sędziowie tutaj nieco więcej odwagi wykażą w tej rundzie, bo można by było pokusić się o zwycięstwo Kozłowskiego. Bardzo ładnie lewy sierpowy. Tutaj Mamizadę opuścił prawą rękę i ten lewy sierpowy, kolejny prawy prosty. Dobrze, Sylwek teraz pod koniec, żeby zaznaczyć swoją dominację w tej rundzie. No ja myślę, że powinni sędziowie w końcu odważyć się i zapunktować tutaj na korzyść naszego zawodnika. Jeżeli zawodnik czuje oddech, powiedzmy przyjazny na hali i tak dalej, no wykonuje normę w 150%. I tutaj mamy typowy przykład w wykonaniu właśnie tej normy przez Sylwka Kozłowskiego, który swoją postawą tutaj nas, powiem szczerze, zadziwia. Przynajmniej mnie tu jeżeli chodzi o postawę Sylwka, naprawdę świetnie. Nie ma momentów, gdzie by tam było niebezpieczeństwo, nie ma momentów, gdzie by po prostu przesypiał. Upór i dążenie do celu, a widzę, że Azer już naprawdę oddycha bardzo, bardzo ciężko. A to jest też ciekawa sytuacja, bo wspominaliśmy o tym, że zawodnicy z Azerbejdżanu, i spójrzmy na punktację,
No i tutaj znów dokładnie niestety, tak samo. Niestety tutaj jednak jeden sędzia tylko troszeczkę... Troszkę sędziowie inaczej to widzą. Jednak chyba serce patriotyczne, które wbije w naszych piersiach, tutaj dominuje nad rozsądkiem. No ale a propos właśnie tej kondycji zawodnika z Azerbejdżanu, który faktycznie no, wygląda na mniej świeżego tutaj po tych czterech starciach, to jest zastanawiające, bo mieli tutaj bardzo długi okres aklimatyzacji, o którym wspominałem. Teraz bardzo dobra akcja Sylwestra Kozłowskiego, który zaatakował taką serią ciosów, tam część z tego dotarła, wracając do myśli. Mieli szansę na aklimatyzację, zatem powinni być w dobrej dyspozycji fizycznej. Tymczasem no tutaj to wszystko przeczy temu. No powiem szczerze, nie wiem kiedy Azerowie zjechali z tego Zakopanego, bo jednak Zakopane ma swój specyficzny klimat i kwestia przyjechania tutaj na powiedzmy tereny już nizinne i jest to naprawdę, szczególnie w zimie, jest to bardzo ważne. Sama aklimatyzacja tutaj, na samym miejscu, też ma naprawdę duże znaczenie. Zakopane bardzo przyjemne miejsce, można budować formę, ale powiedzmy występ już tu na Mazowszu no, daje duże, powiedzmy, ryzyko, że można po prostu nie trafić z tym przygotowaniem. Myślę, że gdyby trener Hubert Migaczew zdecydował się na wystawienie w tym pojedynku naszej najlepszej broni w tej kategorii 54 kg Mateusza Mazika, to tutaj rezultat byłby naprawdę na korzyść Polski. Takie odnoszę wrażenie. No Mateusz na pewno jest bardziej klasowym zawodnikiem, lepiej oboksowanym. I tutaj kwestia, powiedzmy, wygrania tej walki, bo no nie ukrywajmy, Mamizadę tutaj nie zachwyca, absolutnie nie zachwyca i... No jest pasywny, oczywiście trafia, kontrując Kozłowskiego, ale tutaj nie ma jakiejś brawury w jego akcjach i nie ma też takiego mistrzowskiego wyrachowania, czasami po prostu gubi się po atakach Kozłowskiego. Wielka szkoda, bo z tej punktacji, co widziałem tutaj, no... Tylko jakieś mocne trafienie, spowodowanie liczenia Azera by przybliżyło Sylwka do remisu, ale niestety tutaj jest u jednego sędziego czteroma punktami, u jednego dwoma. Gdyby nawet wszyscy wypunktowali tą rundę dla Sylwestra Kozłowskiego, no niestety 2-1 by walkę musiał przegrać i... No niedobrze, to jest zastanawiająca też sytuacja, ale dość często mówi się o tym, że sędziowanie jest rzeczą bardzo, bardzo subiektywną. Choć oczywiście powinno być obiektywne, ale to no, my widzimy to inaczej, sędziowie często widzą to inaczej. Teraz gdzie jest prawda? Prawda jak zwykle... Oj, teraz bardzo nieładne zachowanie. Mamizadę tutaj uderzył w tył głowy Sylwka Kozłowskiego. No boję się, że publiczność tą porażkę przyjmie tutaj bardzo, 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 nie powiem niesportowo, ale jeżeli chodzi o kwestię przegranej walki, bo najprawdopodobniej tak będzie, z tego co mówiłem wcześniej, że ta przewaga punktowa po czterech rundach była naprawdę już w zasadzie nie do odrobienia punktowo, bo punktacja WSB jest właśnie punktacją z boksu zawodowego wziętym, system 10-punktowy. Naprawdę dwoma punktami wypunktować jakąś rundę to już trzeba, muszą być knockdowny, ewentualnie już taka przewaga zawodnika, że nadaje się przeciwnik do odesłania do rogu. I tutaj to wszystko no, może być za mało, bo ta runda była w wykonaniu Kozłowskiego na pewno najlepsza i no, w 100%. Nie mogę powiedzieć, ale 99% wszyscy sędziowie będą punktowali tą rundę dla Sylwka. Nie wiem, może się mylę, ale ja tak to widziałem i bardzo dobra postawa Sylwestra. No trzeba go pochwalić, bo ja oglądałem jego pojedynki w tych przegranych bojach World Series of Boxing, które miało okazję toczyć na wyjeździe. Tam nie prezentował się tak dobrze. Tutaj naprawdę przed własną publicznością zaprezentował się z najlepszej swojej strony i możemy mu już w tej chwili, niezależnie od wyniku, pogratulować tej rywalizacji. Za moment ogłoszenie, drodzy Państwo. No i posłuchajmy. Sędziowie punktowali. Judges score. Sędzia pierwszy, 49-46. Judge one, 49-46. Sędzia drugi, judge two.
47-48. 47-48. Sędzia trzeci. Judge three. 46-49. 46-49. And the winner is... I zwycięzcą jest... Alvin Namisza. No i niestety, drodzy Państwo, zatem pierwszy punkt wędruje na konto niepokonanych w tym sezonie w World Series of Boxing Azerów. Elvin Mamizada wygrywa ten pojedynek. Piąta runda, wszyscy sędziowie dla Kozłowskiego, ale to niewiele dało. I 2-1 niestety Sylwek przegrał. Moim zdaniem naprawdę zasłużył w tym pojedynku minimum na remis.